10 najlepszych starterpaków. Starterpack to taki śmieszny obrazek przedstawiający podstawę pewnej grupy, której inteligencję można śmiało podważyć. 10. Jestem inna od wszystkich dziewczyn, słucham głównie muzyki alternatywnej. Ogółem to interesuje się muzyką, czyli jeden z nurtów nastolatek, które szturmem przewijają się przez internet. Jeśli jest ktoś, kto nie zna osoby, która z dumą nie przechwala się znajomością zaprezentowanych produkcji bądź elementów, niech pierwszy rzuci kamieniem. Albo nie, bo to możliwe, tylko wtedy ten ktoś jest nerdem. 9. Gdzie się podziali prawdziwi faceci? W skrócie, Karina. A wiecie czemu Blachary nie potrafią znaleźć prawdziwego faceta? Bo dla prawdziwego faceta jedyna różnica między manekinem a Blacharą jest taka, że manekin nie gada, a Blachara gada same głupoty. Albo nie daj Boże śpiewa. 8. Chciałabym być chuda. Klasy otyłości są trzy. Pierwsza to dziewczyny absolutnie normalne, które uważają, że są grube, bo naoglądały się za dużo babskich pisemek. Druga to dziewczyny absolutnie normalne, o tak paskudnym charakterze, że wszem i wobec żalą się, że są grube, żeby ktoś im powiedział komplement chociaż z litości. I trzecia, moje ulubiona, to dziewczyny grube, które mówią, że chcą być chude, ale najpierw zjedzą to wszystko, co na załączonym obrazku. Siedem dobry chłopak był pseudonim Seba. Umrzeć za Konkordię Knurów albo zostać aresztowanym przez te wredne psy. Psiarnia go zwinęła, bo dobry prawilny chłopak normalnie sobie okradał i bił ludzi. Polska walcząca, wszyscy powstańcy kradli telefony, no nie wiedzieliście o tym? Cześć, nie jestem taka jak inne. Aktualnie panuje atak klonów. 80% nastolatek w tym kraju wygląda identycznie. Wszystkie ubierają się w tych samych sklepach i wszystkie lubią te same rzeczy. Tylko dlatego, że każdy je lubi. No trzeba być modnym, a i tak każdy powie, jestem inna niż wszystkie. O Boże, jakie fajne spodnie. Wszystkie je mają, ja też chcę. 5, nie znasz nie oceniaj, czyli nie jestem taka jak inne wersja patologiczna, tamte przynajmniej nie są groźne. Te za to odpowiadają za rozkwit pewnej profesji, obserwowanej ostatnio w klubach i galeriach handlowych. Prostytucji. Cztery polski youtuber, siemanko, zostawcie łapkę w górę. Będę wam o tym gadał przez najbliższe 20 minut a teraz serio. Każdy chce być youtuberem. Jestem za tym, żeby publikowanie na YouTube było dostępne od 20 roku życia, bo to, co się dzieje, to tragedia. A, brakuje na obrazku jeszcze darmowego intro z internetu. 3. Prawicowy gimbus. Chciałbym coś powiedzieć, ale kurczę, przecież to idealnie obrazuje zarówno całe zjawisko, jak i poziom intelektualny tych ludzi. Szkoda słów. Dwa samiec alfa z polskiej wsi. Na obrazku brakuje jeszcze Audi kupionego przez rodziców. Nie wiem, czy kiedyś trafiliście na polską wieś, ale kiedy stereotypowy mieszkaniec wioski powinien wyglądać tak, to naprawdę wygląda właśnie tak. Jeden typowa feministka, mój ulubiony typ ludzi, czyli kobieta tak wredna i tak nudna, że nikt jej nie lubi, więc ta twierdzi, że zamiast być nielubiana za swoją głupotę, to będzie nielubiana, bo tak chce, i że to jej wybór. Wiecie, to tak jak z ludźmi grubymi, jak ktoś jest tak leniwy, że nie chce mu się schudnąć, to stwierdza, że wszyscy muszą być grubi, a sam jest normalny i trzeba go akceptować. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!